Witajcie moi drodzy, ja mam na imię Kinga, a wy trafiliście na kawał na kanał Keto Travelers. Kawał dobrej roboty. Jestem jeszcze trochę śpiąca, bo wstałyśmy rano. Skoro śpi. Tak, ze mną Beatka. Dzisiaj wypożyczyłyśmy samochód i jedziemy sobie w parę miejsc na Mauritiusie i zabieramy was ze sobą. Zaraz wam pokażę samochód, bo jest dosyć ciekawy. Brzydki! Straszliwie. Nawet nie słyszałam o takim modelu, może to coś na lokalny rynek. Ja też nie słyszałam nic o takim modelu, ale jest paskudny jak noc listopadowa. Muszę nagrać dla ubezpieczalni, dla firmy wypożyczającej, muszę nagrać na około filmik, bo tak się umówiłam. I tyle. I ruszamy w drogę. W drogę. Będzie ciekawie dzisiaj, bo to na Mauritiusie są ciekawe drogi. Zaraz zobaczycie. To jest nasze auto. Pomijam kolor, bo kolor to rzecz gustu. To jest Suzuki, ale nazwy wam nie powiem. Tylko wam pokażę. Taki. Jeden plus samochodu to jest taki, że jest automatem. No ale, no zobaczcie. No nie jest to ładne auto. No ale ważne, że jedzie i ma klimatyzację. To jest chyba dosyć istotne tutaj. Ruszamy w drogę. Dojechałyśmy do pierwszego miejsca. Miejsce, które chciała zobaczyć Beata. Jest to wulkan. Dowiedziałyśmy się, że jest on uśpiony i mają nadzieję, że się nie obudzi. Wcale się nie dziwię, bo jest tu miasteczko dookoła. Tak, w zasadzie to miasto, ten wulkan jest umiejscowiony tak na obrzeżach miasteczka, więc taki no, musi być bardzo mocno uśpiony, albo oni bardzo mocno w to wierzą. Tak. Od kogo się dowiedziałyśmy o tym, że on jest uśpiony? Kto nam powiedział? Od tour operatora. A, od tour operatora, właśnie. I że jest uśpiony i no, jakby to powiedzieć, no, jest dziura w ziemi. Wszystko tu jest bardzo mocno zarośnięte zielenią i tak szczerze mówiąc to nic nie widać. Trochę jestem rozczarowana, no, ale jesteśmy, nie trzeba mocno podchodzić. Jest piękny widok na drugą stronę. Jest bardzo blisko parking. W zasadzie trzy kroki od parkingu pod malutką górkę i jesteście na miejscu, gdzie powinno być widać. No zaraz wam pokażemy dziurę. Ten wulkan. Tak, dziurę w ziemi. No, ale nie no. Fajnie, bo jest bardzo ładny widok w ogóle na wszystkie strony Mauritiusu, więc tak. No i te góry robią wrażenie. Dobra, idziemy pod wulkan. Tam w dole jest dziura po wulkanie, ale dawno śpi, chyba bo bardzo wszystko tutaj jest zarośnięte, bardzo zielono. Także wulkan jest dziurą w ziemi. Jest dziurą w ziemi. A no, ładny, ale nie wygląda kompletnie jak wulkan. Nie spodziewajcie się nie wiadomo czego. Większość zdjęć, które można znaleźć w internecie, to nawet widać, że tam jest jakaś taka dziura i troszkę wody. A ja jeszcze dodam, że wypożyczyłyśmy samochód i zatankowałyśmy go 15 litrów i wyniosło nas 100 tysiąc rupii. 15 litrów. I te 15 litrów to myślę, że mogłybyśmy zjeździć cały Mauritius, ponieważ no, to jest mała wyspa. Ale to tak a propos kosztów. Co do wycieczki. Dobra, idziemy tutaj na zwiady, zobaczymy co tutaj jest. Dookoła wulkanu jest taka droga asfaltowa. Spoko się po niej idzie, ona jest tutaj przynajmniej w tej części jest w miarę na jednym poziomie, ale jest w pełnym słońcu akurat. Jest od czasu do czasu wieje wiatr, generalnie jest przyjemno, ale jest bardzo ciepło. Jest chłodniej niż na plaży. Tak, można przejść, przepraszam. Można przejść dookoła właśnie wulkanu tą drogą. A my pewnie nie przejdziemy, pewnie zaraz się wrócimy. Idziemy tylko zobaczyć na pumy widokowy i będziemy jechać do następnego punktu. Nie zapomnijcie nakrycia głowy, jak będziecie jeździć. O tak. I krem przeciwsłoneczny. O, znalazłyśmy informację, że to jest nie wieża ciśnień, tylko stacja meteorologiczna na Mauritiusie. Ale ona nie jest wycięta ścieżka. Ale ona nie jest do zwiedzania. Chcesz iść tędy? Nie chcę schodzić na dół, bo trzeba będzie wejść na górę. Ale zobacz, tam gdzie jest wycięta ścieżka, widzisz, jest na drut zapięta, nie można iść. Z pełną takich bramek.
ale nie bardzo można iść tam. No, takie dobra, powiem troszkę, że chyba troszkę rozczarowanie ta. Moim zdaniem niebezpiecznie jest zejść tam na dół, ponieważ no jest strasznie dużo krzaczorów. No i wiecie, źle staniecie, spierdzielicie się na dół. I kto was potem będzie transportował połamanych na górę? No. Sorry, English. No to jest doskonały przykład. Państwo z Francji chodzą, wszystkie pytają, czy mówią po francusku. O, łatwiej jest jednak z angielskim. Bo po angielsku tutaj nawet na stacji się dogadałyśmy. Jak tankowałyśmy auto, pan mówi po angielsku. Że angielski jest to urzędowy język na małych się. Jeden z urzędowych języków, gdzie doczytałam. Jedziemy dalej, następny przystanek. Jeszcze czekaj, zejdziemy do parkingu, to pokażemy wam widok z drugiej strony, który jest zdecydowanie dużo lepszy niż widok na wulkan. Trochę się nie postarali, mogli chociaż wyciąć, nie? Tam z tego punktu widokowego. Może na... to jest jakiś rezerwat przyrody i nie no mogą, może. No nie wiemy może. Tego, tak? To prawda, ale z takiego turystycznego... Jak chcecie zobaczyć dziurę w ziemi, to polecam. Zarośniętą dziurę w ziemi. Słuchajcie, to jest widok z drugiej strony, macie te piękne górki takie. Typowe dla Mauritiusu. Podejrzewam, że to są pozostałości po wybuchu wulkanu, te górki. Ponieważ dowiedziałyśmy się, że Mauritius powstał z wybuchu wulkanu. Nie wiem kiedy, ale już jakiś czas temu. I ten wulkan, co oglądałyśmy, jest uśpiony. Modlą się o to, żeby się nie obudził. Ale widoczki są zacne. Taka droga prowadzi do wulkanu. Tu jest bardzo duży spadek, więc bądźcie przygotowani. Jest bardzo wąsko, ale nie jest nie do przejechania. Jeżeli jeździliśmy się na przykład w Bali, to nie robi to wrażenia na was. Jedziemy dalej. Następny przystanek, świątynia. Kierowca bombowca. Dojechałyśmy do świątyni hinduskiej z olbrzymim posągiem chyba Shiwy. Nam udało się zaparkować w miarę tutaj blisko, ale parking jest olbrzymi. Olbrzymi parking. Pełno miejsc. Więc idziemy się rozejrzeć. Są toalety, można skorzystać tam w oddali, może przybliżę później. Wygląda na dużą infrastrukturę, takie bardzo komercyjne. Tak. A, jeszcze chciałam powiedzieć, że nie widzę, żeby parking był płatny, tak samo nie widziałam, żeby parking pod wulkanem był płatny, więc uznajemy, że jest darmowy. Bezpłatny. Świątyni niż my znamy. Jest dach zadaszenia dla tych, którzy chcieliby się pomodlić przed posągiem. Coś mam na czole? Tak. To jest znak błogosławieństwa Shiwy. Tak, to jest. Ja zaraz wszystko opowiem. Dobra. Więc to, co mi przykleili na czole, to jest błogosławieństwo od Shiwy. Dostałam też taką bransoletkę. Mam ją zawiązaną na lewej ręce, ponieważ jestem trochę źle to robi. Dlaczego? No, uciekłam ci. Chciałam, żebyś miała w tle ten pomnik, no. No, także na lewej ręce, ponieważ jestem po ślubie. Na prawej ręce jest dla
niezamężnych, nieżonatych i to jest protection. Mhm. Czyli błogosławieństwo i ochrona. Tak, właśnie, to jest ochrona. To jest ochrona, a to jest błogosławieństwo od Shiwy. Powiem Wam, że jestem pod wrażeniem, jak te rytuały ich wyglądają i strasznie mi się to podoba. Na pewno bardzo ciekawie to wygląda. Jak widzieliście wcześniej tam na... jak się odbywały te rytuały, gdzie oni się modlili, gdzie polewali wodą, jakimiś kwiatkami dotykali. Bardzo przyjemnie się na to patrzy i widać, jak ci ludzie są zaangażowani w to. Wszystko. Także, każda wiara ma swoje zwyczaje. To są dla nas nowe zwyczaje. Tak, nie znamy tych zwyczajów. Jestem zabezpieczona, pobłogosławiona. Możemy jechać dalej. Dobra. Kinga jeszcze robi zdjęcie z pomnikiem. Dajemy się do naszego brzydkiego auta i jedziemy dalej. Wstępny punkt wycieczki. Ten punkt uznaję za udany, ponieważ bardzo fajnie jest odkrywać inne kultury i tutaj mogło się poczuć tą inną kulturę, to, że oni nie mieli problemów z tym, żebyśmy na to patrzyli, wręcz zachęcali właśnie, żeby sobie pobłogosławić się przez Shiwę, czy żeby wziąć ten sznureczek. To nie ma znaczenia, który Bóg Ci dobrze życzy, ważne, tak, że życzy dobrze. Tak, więc fajnie, bo czuć w tym miejscu taki specyficzny klimat. Spiryt, duch. Tak, więc myślę, że jeżeli będziecie chcieli, to ja udaję łapkę w górę, polecam. A my się teraz udajemy tym brzydkim autem do... gdzie? Do Colorful Sands. Na wodospady. A nie, najpierw jeszcze staniemy na punkcie widokowym na wodospady. Mam nadzieję, że coś uda nam się zobaczyć. Dojeżdżamy do wodospadów, tak? Tak. Zobaczcie, jaka cudowna droga po prostu w lesie. Przepięknie to wygląda. Tak bardzo urokliwie, nie? Gorzej jak samochód z naprzeciwka jedzie, właśnie, to musicie w zatoczkę. Właśnie jedzie. I poczekać. Poczekamy. Ale drzewa są... No ma to swój urok, na pewno. Teraz będziemy na miejscu, bo to jest za chwilkę, więc mam nadzieję, że coś będzie ciekawego. Wylądowałyśmy na parkingu. Nie jest jakoś super busy, w sensie... Ojejku, lody mają, a ja jestem na diecie. Ale wodę może mają, może sobie kupimy wodę. Stoi. Jak wyglądają te lody. No, pięknie. Nie widzę żadnego punktu, gdzie można kupić na przykład coś innego oprócz lodów. Mają duże wody niż. Tak miałyśmy kupić wodę, pewnie tutaj trochę przepłacimy, ale takie życie. Ile zapłaciłaś za wodę i Red Bulla? Za wodę i Red Bulla zapłaciłam 250... Tak rupi? Mi się wydaje, że 250, czekajcie, sprawdzam. Tak, 250 rupii zapłaciłam za wodę i za Red Bulla. Dostałam zimne. Super, czyli Pan miał lodówce. Tak. Dobra, tutaj są znaki. Tutaj są znaki, my się będziemy kierować na punkt widokowy, czyli mamy około 3 minut 200 metrów. Można stąd dojść również, jest do samego wodospadu na dół, to jest ścieżka i można dojść w miejsce poprzednio, gdzie byłyśmy, czyli nad to jezioro ze statuą Kindi. Wychodzi niecałe 2 funty zapłaciłam. 2 funty, tak? Niecałe 2 funty. Jak to chyba nieźle. No bo lepiej niż w Anglii. No, w Anglii za Red Bulla płacisz chyba 2 funty, czy tam nie wiem. Nie kupuję normalnie. Uh-huh. Ale... Jest to, widzę, że wśród Hindusów chyba jest to bardzo popularne miejsce takie piknikowe w cieniu. Tak nie bardzo chcę też nagrywać, ale spróbuję przejść, to sobie zobaczycie. Weźmiesz tą wodę? Czy nie? No mogę ją nieść, tak. No. No blisko tej świątyni, więc pewnie tak. Nie wygląda, żeby było. Są tutaj takie stoły piknikowe. O, wszystko w cieniu, więc można sobie usiąść, zjeść, odpocząć. Ej,
No tak w ogóle te lody wyglądały całkiem ładnie z daleka, ale z bliska, jak pan nakładał, to były jedną wielką zupą. Czyli dobrze, że byłam dzielna i ich nie chciałam, bo ja nie lubię takich lodów. Jezu, jaka ta woda zimna. Ona jest zamrożona, tu lód pływa. Dobra. Droga nad wodospad jest w takich schodach, więc dla kogoś na wózku albo z problemami z poruszaniem się, myślę, że nie jest to dobra ścieżka. Stąd jest ścieżka w dół, po której godzinie pod wodę spady. Pod wodę spady? Nie. Chowałem. Tu jest punkt widokowy. Tu jest już trochę więcej ludzi. Zdaje się, jest właśnie Aleksandra. W zasadzie to są dwa wodospady Aleksandra Falls. Jest jeszcze jeden. A wkleimy zdjęcie z innej kamery. Lepiej będzie, mniej szerokokątnej. A tutaj pod te wodospady, nie wiem czy pod oba, na pewno pod jeden, pod same te kaskady wody można podejść i tam prowadzi z boku taka ścieżka, ale to jest 1,5 godziny w dół. Ja bym tam nie schodziła na dół, bo trzeba by było. Co oznacza, że pewnie jest 2-2,5 godziny w górę. 1,5 godziny tam jakaś ścieżka byłaby. Ale to w dół schodzisz 1,5 godziny, a potem musisz jeszcze wejść do góry i idziesz wolniej, więc drugie tyle z dużym hakiem, nie? Trzeba liczyć. No i co, to chyba wszystko, jeśli chodzi o ten punkt widokowy. Tu jest wytłumaczenie. To jest Aleksandra Falls. Czyli ten, który wam pokażemy pierwszy, to jest Aleksandra Falls. To jest ten wysoki taki. To jest ten taki wysoki, ale on słabo jest widoczny. To nie jest ten, który ja chciałam obejrzeć. A ta góra, Mount Kokotte. I trójka to jest jakieś miasteczko. Ten Ombre Castillo. Ależ to auto brzydkie, no nie mogę się nadziwić, no. Mam nadzieję, że żaden z naszych widzów nie posiada takiego auta i nie urażę jego uczuć. Ale jest paskudny. Czekaj. To co, jedziemy dalej. Czekaj, robi robotę. Następny punkt wycieczki. Colorful Sands. Nie, jeszcze po drodze mamy jeszcze jeden wodospad. Zobaczymy, co tam, czy będzie lepszy, czy gorszy. To się okaże. Troszkę górzyście. Prawie jak Balba, co? Tak, jak Balba. Ale naprawdę jeździ się tu dobrze. O, teraz ty mi mówisz o punkcie widokowym. Czy wcześniej? Cały ten był punkt widokowy. Ale bardzo malowniczo jest. I mega zielono tu jest. Czasem jakiś osioł stanie. No tylko trzeba uważać na osły. Na motocyklu byłoby ciekawie, ale tu jest za gorąco. Słabe hamulce na to auto. Słabe w sensie dużo słabsze niż nasze auto. Ale spoko się jeździ. Tam patrz na widoki. Nie widzę. Nie, nie. Może będą jakieś, że będzie jakieś. O, tu będzie, tu ci stanę. Tak? Tak. Dajemy na punkt widokowy. Momencik. Wow. Może będzie coś widać. Tak, wysiądę. Czekaj, to ja sobie zamówcę tu. Stanę. Na bilecie obejrzeć. Oczywiście nagranie tego nie odda, ale jest
przepięknie. Przejdę tu kawałek. Patrzcie. Cudownie. Tam bombowiec. Jesteśmy na parkingu pod wodospadem Charmarel. Chyba dobrze wymawiam. Nie jest super duży, ale udało nam się w miarę zaparkować bezproblemowo. Charmarel, nie Charmarel. Charmarel. A i tak nie wiem, czy poprawnie go wymawiam. Kinga zrobi lepsze zdjęcie z telefonu, przybliży trochę. Przybliżysz później? Nie jest opisane, co tu będzie, może jakiś punkt widokowy, idziemy na górę. A w międzyczasie Wam powiemy, że z własnej woli idę po tych schodach. Nie, to chciałam powiedzieć, ile kosztowało wejście do parku. Wejście do parku kosztowało 550 rupii. Nie wiem, przeliczymy później na filmie, nie wiem, ile to kosztowało, albo sobie sami przeliczycie. Tutaj. Tak. I co to ciekawe, trzeba uważać, jak zobaczycie znaki na Colorful Earth, to wjeżdżacie praktycznie na teren tutaj parku i ten punkt widokowy, który ja na mapie widziałam jako po prostu punkt widokowy na wodospad, jest w cenie biletu i to jakby jest droga już w środku tego parku. Tutaj jest kilka atrakcji. Tam jest punkt widokowy, już to dalej. To jest najwyższy wodospad na Mauritiusie. Ma 100 metrów wysokości. Udało nam się znaleźć miejsce dla naszego małego, brzydkiego auta na tym parkingu, ale tu jest taki mały Saigon. Autobusy, niektóre autobusy nawet na dole je parkowały. I to jest główny parking do jakby głównych atrakcji, do kolorowych piasków i do żółwi, ale jest tutaj bardzo, bardzo ciasno. Generalnie pojedyncze miejsca trzeba się po prostu wciskać. Dobra. Nie wiem, poczekaj, szukamy. A my oczywiście poszłyśmy w złą stronę. Tutaj jest wejście z tej strony, czyli zaraz przy wjeździe. I teraz idzie w lewo, w prawo. Tutaj, czekaj. I tutaj trzeba pokazać bilety, więc domyślam się, że tutaj jest wejście. Nie wiem, jaki jest kierunek, czy jest tu jakiś kierunek zwiedzania. Tam jest obsługa, więc myślę, że można to przejść naokoło. Okay.
Skąd są te kolory? Mama pali do kałoczy. Ale są mało kolorowe dzisiaj. Może dalej będą kolorowe. No zaraz zobaczymy. Faktycznie jest w różnych kolorach. Ej, to jest jaszczurka? Nie, nie, też pomyślałam, że to jest jaszczurka, ale wygląda, to też korzeń jest. A, tutaj jest. Chcesz najpierw usiąść do kawiarni, czy wrócisz tu? A, bo tutaj w zasadzie to jest koniec, czyli musimy zejść na dół i wrócić się, tak? A my znowu poszłyśmy chyba w złą stronę. Ta część jest mniej kolorowa, ale tutaj jest bardziej kolorowa część. Co? Podoba ci się? Ale tak, ładnie. To jest taki, wydaje mi się, że to jest powulkaniczne. Tak wygląda przynajmniej. No, wypiłyśmy kawkę i możemy przejść teraz na dolną część. Musimy poszukać, gdzie są te żółwie, nie? Chciałbym zobaczyć żółwie jeszcze. Tak jest. Są duże. A teraz idziemy obejrzeć. Jezu, są ogromne. Żółwie. Jeden jest w krzakach. Tylko mu tyłek widać. Ale tutaj są. Chyba mają lunch. Zrobimy zbliżenie. Duże są, co? Wiele błotna chyba miało. Tak. A tutaj jeszcze są dwa. Siedzą w błocie, w skorupkach. Ojej, jaki zakopany. Dwa czy jeden? Jeden, kurczę. Tam siedzi. A tutaj są trzy. Po drodze się zatrzymałyśmy na takim punkcie widokowym. Pięknie. Jest trochę pod słońce. Ale jest cudownie. Dojechałyśmy. Plaża nazywa się Le Mornay. Pewnie inaczej się to wymawia. Zastanawiamy się, czy się tu kąpać, czy nie. Wygląda ładnie. Patrzcie na tą górę. To jest ta słynna góra z Mauritiusa. Dojechałyśmy do Le Marais. Pewnie mówi się to inaczej, ale ja mówię jak się czyta. Plaża, słuchajcie, wygląda na to, że jest zupełnie inna niż ta, która jest u nas w hotelu. Bo w hotelu macie tak, że jest bardzo długie zejście, a tutaj przy samym brzegu widziałam człowieka, który miał wodę do pasa
więc tak niekoniecznie bym chciała się tu wykąpać. No i zdecydowałyśmy, że może jeszcze pojedziemy do stolicy, która jest po drugiej stronie wyspy. Mamy 47 minut, więc zobaczymy, jaka to będzie droga, czy dojedziemy, czy nie, czy w połowie drogi nie stwierdzimy, że jedziemy jednak do hotelu. Może być tak, jak się nazywa ta stolica, to jest? Port Louis. Port Louis, no to będzie duże miasto, więc możemy utknąć gdzieś w korkach, coś tam, więc pewnie bierzemy poprawkę, może zmienimy plany, może nie. Spróbujemy, jakiś tam parking tak, znalazłyśmy. Tak, plan na dzisiaj został wykonany, czyli byłyśmy w tych miejscach, które chciałyśmy zobaczyć, a teraz robimy tylko bonusy. Tak, nie musimy jakiejś konkretnej godzinie oddać to auto, mamy dać znać, jak już będzie gotowe do oddania i tyle. Tak, ale nie chcemy też jeździć po nocy. No nie bardzo, jest mało pobocza, w sensie w miarę dobrze się jeździ, ale pobocze jest bardzo słabe, łatwo zjechać na pobocze po ciemku, jest gorzej oświetlone wszystko, więc... Także ruszamy, a Wam pokażemy za chwilę, gdzie dojechałyśmy. Słuchajcie, no więc zmiana planów. A dlaczego zmiana planów? Ponieważ są tu jakieś niebotyczne korki, więc jak dojeżdżałyśmy do Port Louis, zostało nam jeszcze 20 km i jechałyśmy 20 km przez półtorej godziny, więc stwierdziłyśmy, że jedziemy do hotelu, bo tam pewnie będą też korki w tym mieście, więc wracamy do hotelu i zaraz Wam pokażę. I tak to wygląda. Musimy się wydostać z większego miasta, z korków, na drugą stronę wyspy. Więc jedziemy. Tu Beatrycze, tu korek. Pokazuje, nawigacja pokazuje nam, że jeszcze 36 minut. I jedziemy w takim korku. Do hotelu? Tak. Nie tak źle, damy radę. To do ronda pewnie będzie korek, a potem już się rozluźni. Także myślę, że zakończymy ten odcinek tutaj. Mam nadzieję, że to, co obejrzałyśmy, to Wam się podobało. Myślę, że na Mauritiusie się nie jeździ się źle, ale to pytanie jest do tej pani, ponieważ ona prowadziła. W miarę dobrze się jeździ. Bardzo dużo ograniczeń prędkości, więc... Trzeba tylko bardzo uważać na bezpańskie psy, trzeba uważać, bo jest bardzo mało pobocza albo wcale. Nie wszyscy kierowcy potrafią dobrze jeździć, więc... Strasznie się wpychają, bardziej chyba niż w Anglii. A to lokalni, ja mówię o kierowcach takich z wypożyczonymi autami, to tak słabo parkują albo no nie wiedzą, co oni mają ze sobą zrobić na tej drodze, albo zablokują pół pasa i tak trzeba trochę na nich uważać. Ale ogólnie jeździ się całkiem przyjemnie. Auto brzydkie, ale jeździ się nim w miarę spoko. Tak, mamy przejechane 143 km. Do hotelu mamy jeszcze 30. Batka skasowała później ten licznik, więc myślę także... Koło 180 km dzisiejsza wycieczka, tak? No myślę, że nie, koło 200 km. Nawet 200. Koło 200 km dzisiaj zrobiłyśmy. Wszystkie punkty, które miałyśmy zaznaczone, czyli wodospady, tą hinduską świątynię i te kolorowe piaski zaliczyłyśmy. Ja uznaję dzień za udany, może mniej jeśli chodzi o korki, ale myślę, że to był udany dzień. Dla mnie też. Dzięki, że byliście z nami. Widzimy się w następnym filmie. A jeśli Wam się podobało, to zostawcie kciuka w górę. No tak. I nie oglądajcie na gapę, tylko zasubskrybujcie. Trzymajcie się. Do następnego filmu. Pa!